Witam. Polska jest jednym z krajów, które zaangażowało się w tą wojnę najszybciej i najbardziej, co nie jest dziwne biorąc pod uwagę geografię. Pierwszy pakiet pomocy ogłosiliśmy 24 lutego i znalazły się w nim wyrzutnie rakiet Ziemia-Powietrze-Grom. Jeden z najnowocześniejszych ręcznych systemów przeciwlotniczych i w sumie jedna z najbardziej skutecznych broni, jaką mają Ukraińcy. Podobną estymą cieszyły się zresztą poprzednie systemy Piorun, które walczyły w wojnie gruzińskiej, a skończyły w rękach rosyjskich. Innym elementem składowym były drony FlyEye, to jest mały sprzęt służący do zwiadu. Dostarczyliśmy również 32 tysiące hełmów i kilkaset pocisków dla myśliwców. Kilka dni później dołączyły do tego ręczne granatniki i około 100 ręcznych moździerzy. Kolejna większa dostawa miała miejsce w kwietniu. Wysłaliśmy wtedy ponad 200 czołgów T-72. Podobno Ukraińcy mieli również dostać samochody opancerzone Dzik oraz karabiny Grot. Konkretnymi danymi się ministerstwo nie pochwaliło i w sumie słusznie. Pod sam koniec maja na Ukrainę dotarło 18 systemów przeciwlotniczych Krab. Następne są w drodze. Łącznie ma to być około 80 z 90 systemów, jakie posiadamy. Z niepotwierdzonych informacji krążą plotki, jakobyśmy mieli przekazać nasze migi. Duda wspominał o tym jeszcze w marcu. Oficjalnie Ukraina nie dostała od nikogo żadnych samolotów, jedynie części. Choć z odpowiednich części można samolot złożyć z powrotem. A mimo kilku miesięcy walk Ukraina nadal posiada samoloty, co biorąc pod uwagę, że na starcie mieli ich około setki, jest to dosyć zastanawiając. W odróżnieniu od naszych partnerów z zachodniej Europy, urządzających sobie w większości wierszenie magazynów, sprzęt, który wysyłamy, jest tym, które nasza armia używa na co dzień. Przez co w niektórych segmentach, jak obrona przeciwlotnicza, jesteśmy w tej chwili efektywnie rozbrojeni. W zamian za sprzęt przekazany Ukrainie mamy dostać sprzęt amerykański, co jest oficjalnym powodem, dlaczego Polska i inne kraje postkomunistyczne dużo chętniej dzielą się swoim uzbrojeniem. Podobno mamy zakupić już około 200 Abramsów, by uzupełnić straty. Oczekujemy, że cena będzie symboliczna. Jak będzie, zobaczymy. W każdym bądź razie zbrojeniówka swoje zarobi, a jest szansa, że jak się coś z tego sprzętu wysłanego sprawdzi, to znajdziemy klientów z zagranicy. Na marginesie w przypadku naszego kraju mam pewne obawy odnośnie kompatybilności tych amerykańskich zamienników. Nasz rodzimy sprzęt jest, jakby nie patrzeć, w dużej części modyfikacją radzieckiego uzbrojenia, dostosowanego co prawda do standardów natowskich, ale nadal mimo wszystko mocno się różniących od amerykańskiego chociażby. Takie Abramsy są na przykład dużo cięższe od tego, co mamy. Uważam, że dla nas lepiej byłoby, gdybyśmy zamiast gotowego sprzętu dostali gotówkę dla rodzimych producentów, ale obawiam się, że w tej chwili nie mamy w tym względzie za dużo do powiedzenia. To wszystko, na kanał wrzucam głównie newsy z krótkim komentarzem. Jeśli są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję. Jeśli macie własne przemyślenia bądź opinie, komentarze są Wasze. Dziękuję.